Cześć, witajcie, jestem Big, to jest kolejny odcinek Historii Graczy. Zapraszam was do oglądania. Dan Apex Madesclair urodził się 22 lutego 1993 roku. Entry fragger obecnego francuskiego superteamu G2 Esports. Jeden z największych młodych talentów nowego pokolenia grającego w Counter-Strike'a. A jak zaczęła się jego kariera? Na te oraz na inne pytania znajdziecie odpowiedź po obejrzeniu tego materiału. Dlatego bez zbędnego gadania zapraszam was na seans. W przypadku Apexa jego profesjonalna kariera rozpoczęła się w roku 2009 w zespole o nazwie GameDit, gdzie razem z tą drużyną pojechał na LAN 79-2009, zajmując jednak dopiero 9-12 miejsce. Przez całą swoją amatorską przygodę w Counter-Strike Source grał w drużynach takich jak Beta, Untact, DreamRar, Redface, Team Sapphire czy też HF Mother. Mimo wszystko oprócz turniejów w GameDit grał on również na MaxLAN 2009 pod banderą Untact. Pierwszą poprzedniczą organizacją, w jakiej znalazł się Dan, było legendarne 3D Max. W tym zespole udało mu się wywalczyć m.in. pierwsze miejsce na MaxLAN 2011, czy też trzecie miejsce Copenhagen Games 2011. W organizacji 3D Max nie zabawił jednak zbyt długo, ponieważ już 7 czerwca 2011 roku dołączył do LDLC, gdzie do ich udanych występów można zaliczyć jedynie 5-6 miejsce na Electronic Sports World Cup 2011, gdzie to wylądowali na trzecim miejscu w grupie z takimi zespołami jak chociażby Team Dynamic, czy też Seacrest Gaming. Look at what I'm gonna do. Yeah, I mean, it's okay, I'm gonna... Wait, I'm gonna... No! No, I wanted to take the information! No, nachuj blet! Nachuj blet, nachuj blet, let's go, hey! Woohoo! Sandwich, sandwich! Oh, wait, la! Później Dan 4 stycznia 2012 roku wstąpił w szeregi bardzo znanego na całym świecie koncernu Very Games. W ich składzie mieścili się wówczas MK, NBK, Apex, RPK oraz Existence. Razem w takiej formacji udało im się osiągnąć m.in. pierwsze miejsce na MS Season 9 Finals, wygrywając z duńskimi zawodnikami Reason Gaming wynikiem 2-0. Czy też 9-12 miejsce na Copenhagen Games 2012, przegrywając ostatecznie z legendarną organizacją MTW. Na kolejnym turnieju o nazwie Insomnia 45, który odbył się 6 maja 2012 roku, Very Games grało w trochę innym składzie, bo w nim znajdowali się KNS, NBK, Apex, RPK oraz Existence. Wtedy udało mi się wygrać te zawody z inną francuską formacją TD Dragons, gdzie mieścił się chociażby Shows czy też Scream. 4 sierpnia 2012 roku ostatecznie Apex odszedł z Very Games, przestawiając się na nową platformę, czyli oczywiście Counter-Strike Global Offensive. You motherfucker! You suck a blade! Idę na chuj! Fils de pute! Uchen son! Son of bitch! Putain, merde! Jego pierwszym zespołem w nowej wersji Countera był Anexis Esports, gdzie ich skład prezentował się wówczas następująco. Shox, Uzi, Scream, Horks oraz Apex. Pod tą banderą całemu zespołowi nie udało się jednak zbyt wiele osiągnąć. Praktycznie miesiąc po dołączeniu Apexa do Anexis, cała piątka przeszła do organizacji Epsilon Esports. Jednak również i tam nie udało im się wywalczyć dobrych wyników w zawodach esportowych. Przez pewien okres czasu po odejściu Apexa z koncernu Epsilon grał on chwilę pod nazwą Prime Clan. Nareszcie 11 października 2012 roku Dan wstąpił w szeregi organizacji Team Extensive w składzie Maniac, Apex, GMX, MSHZ oraz Happy. Z taką ekipą Apex pojechał na AMD Sapphire Invitational, gdzie ostatecznie w ćwierćfinale dostali łomot od zawodników Ninjas in Pyjamas, którzy na tamte czasy byli w mocarnej formie. 13 stycznia 2013 roku francuscy zawodnicy zdecydowali się na dołączenie do lepiej prosperującej organizacji o nazwie Team LDLC. Ich skład pod tą banderą prezentował się w następujący sposób. Happy, Maniac, Apex, Matt oraz Atlantis. I to właśnie tutaj zaczęły się pierwsze większe osiągnięcia, którymi były bez wątpienia. Pierwsze miejsce Gamers Assembly 2013, pierwsze miejsce Fnatic Fragout League Season 2, trzecie, czwarte miejsce Dreamhack Summer 2013. Po drodze było również zwycięstwo jako drużyna Nostalgii, w której mieścili się Overdrive, Neo, TAS, KNS oraz właśnie Apex. 23 sierpnia 2013 roku, dowiedziawszy się o odejściu Drizera z Cloud Mystic, Apex był jak najbardziej chętny na przejęcie jego miejsca. Tak też się stało i od tamtej pory Apex wraz z Hartsem i Yorkiem, Kiyoshimą oraz Kelly reprezentowali barwy Clan Mystic. Razem z tą formacją zajęli m.in.
pierwsze miejsce na Electronic Sports World Cup 2013, pokonując teoretycznie lepszą drużynę Vergames wynikiem 2-0. 17 grudnia 2013 roku Apex brał udział w zawodach European Championship, gdzie reprezentacja Francji przegrała z Duńczykami. 2 lutego 2014 roku Apex oraz Skelly odeszli od Clan Mystic. Tym samym LDLC ogłosiło skład na nowy rok, a byli w nim Happy, Uzi, Maniak, Apex oraz Kelly. Pierwszym wielkim sprawdzianem dla tego zespołu był bez wątpienia turniej ESL Major Series 1 Katowice 2014, gdzie w ćwierćfinale przegrali z naszymi rodakami z Virtus Pro wynikiem 0-2. Do ich pozostałych udanych występów możemy zaliczyć 4 miejsce Fragmite Masters sezon 2, 3-4 miejsce Copenhagen Games 2014, 4 miejsce Facing Spring League 2014, 1 miejsce Dreamhack Valencia 2014, oraz 3-4 miejsce na ESL 1 Cologne 2014. 27 sierpnia 2014 roku Apex, Skelly oraz Maniak odeszli do drużyny Existensa oraz Kennesa. Razem w takiej formacji zasilili szeregi organizacji Titan. Po naprawdę wielu zmianach, jakie zachodziły w tym francuskim zespole, ostatecznie ich line-up prezentował się następująco. RPK, Maniak, Apex, Kennes oraz Existence. RPK wszedł za bardzo znanego nam zawodnika Kelly'ego, który 20 listopada 2014 roku dostał oficjalnie Vagbana, a dzień później został oczywiście wyrzucony z organizacji Titan. Do udanych występów w Titan można zaliczyć 2 miejsce Assembly Winter 2015, 1 miejsce Gamers Assembly 2015, 2 miejsce ESL Pro League 1 oraz 3 miejsce ESA Sezon 18 Global Invite Division. 20 lipca 2015 roku konkurujące ze sobą francuskie organizacje, czyli Titan i Team Envias, zrobiło wymianę dwóch graczy, gdzie Apex i Kennes doszli do Envias, a Shox i Smith doszli do koncernu Titan. Warto nadmienić, że w roku 2015 Apex został sklasyfikowany na 18 miejscu Top 20 Player, który jest tworzony przez HLTV. Pod skrzydłami Team Envias Apexowi udało się walczyć m.in. pierwsze miejsce Intel Extreme Masters Sezon 10 Gamescom, drugie miejsce SL1 Cologne 2015, pierwsze miejsce Divinity Champion of Champions, pierwsze miejsce Dreamhack Open Cluj Napoca 2015, pierwsze miejsce Divinity CSGO Invitational, trzecie i czwarte miejsce SLS Sezon 2 oraz pierwsze miejsce WCK 2016. 3 lutego 2017 roku G2 Esports oficjalnie ogłosiło, że tworzy super team złożony z francuskich zawodników. W ich szeregach znalazło się miejsce dla Shoxa, Bodiego, NBK'a, Apexa, KNS'a, Smitha jako trenera oraz NKJ'a jako analityka. Jak na razie jednak G2 nie podołali presji, jaka na nich ciążyła, ponieważ nie udało im się dostać na EM 2017, które odbędzie się oczywiście w Katowicach. Jak dalej potoczy się kariera tego 23-latka, tego dowiemy się już wkrótce.